świetnie zrobiła, jest lepsza od jakiegokolwiek innego, to przeżyła, no to co, to ty jest, jak nie wypadek, prawda? Cztery smugi nad Przemyślem, 20 marca, godzina 9:58. O. Nie chcę mi tu wejść. Ale w każdym razie 20 marca. O, 20 marca. Teraz zobaczymy, czy on wrzuci smugę, czy nie wrzuci. Tu już się pięknie rozchodzi. Tutaj też ładnie pracuje. No i ten leci, proszę bardzo. Pruje, ładnie pruje. Zanim tam znika ten ogon, prawda? Ale tutaj zaraz zobaczymy, czy zostawi coś, co nie będzie znikało i zacznie się rozchodzić. Tam już nie ma, przy tyką było, no ale tutaj ta smuga cały czas się pięknie ciągnie. No i zaraz będziemy, myślę, że właśnie zostawi ją. Zostawi i za chwilę się okaże, że zostanie coś, taka część tej smugi, która będzie się po prostu rozchodziła. Miasto jest powoli zapylane. No tak na wiosnę wszyscy się zapylają. No. No, te trzy tutaj, jak widzicie, ładnie się właśnie rozchodzą. Licznie pracuje, to ładnie, ładnie. No, a tam... Tam to znika. Mówię, na razie nie widać nic. Ale tam jest jedna. Nie wiem, czy to widać. Tego nie zrozumiałem, tam gdzieś z bokiem leciał, nie patrzyłem w tamtą stronę. No, a ta... Wyżej... która wygląda na... naturalną, znikającą. Trudno jeszcze powiedzieć, zobaczymy dalej. Na razie się rozmywa, no ale tamta się nie rozmywa. Ta się nie rozmywa, tylko rozchodzi porządnie, nie znika. I ta też. I ta też pozostaje i rośnie. Tamta też, a ta wyżej, ale coś tam zostało w chmurach, tylko to nie widać, ale generalnie znika, nie? Czyli to była zwykła smuga kondensacyjna, która ulega zniknięciu. A tu, proszę bardzo, może gdzieś dalej będzie zrzucał. A tu po prostu to, co zrzucił, zaczyna się rozchodzić i tworzy tą całą zawiesinę na niebie.